Mosińskie Gminne Centrum Informacji wraz z Poznańskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego przygotowało ciekawą ofertę dla bezrobotnych. Na terenie Wielkopolski będziemy prowadzić projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Tytuł projektu Nie bądź bierny na rynku pracy. Dotyczy on, skierowany jest on do osób młodych w wieku od 15 do 29 lat. Mają być to osoby, które się nie uczą, nie pracują, mogą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy bądź nie. Osoba, która będzie uczestniczyła w tym szkoleniu, otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 800 zł. Po takim szkoleniu kierowana jest ona na 3-miesięczny staż, który jest związany stricte z tym szkoleniem i w ramach tego stażu również otrzymuje wynagrodzenie. Po ukończeniu stażu pośrednik pracy wraz z doradcą zawodowym i wraz z uczestnikiem będą szukali miejsca pracy dla tej osoby. Jeśli chodzi o zawody, które promujemy, to promujemy zielone miejsca pracy i takie wyróżnione zawody to jest dekarz, przy okazji monter paneli fotowoltaicznych, elektryk do 1 kV, również z uprawnieniami do montażu paneli fotowoltaicznych, zielone biuro, czyli pracownik do spraw, powiedzmy, administracyjno-biurowych z elementami funkcjonowania firmy w środowisku zrównoważonego rozwoju i pracownik do spraw księgowo-kadrowych również z elementami firmy pracującej w środowisku czy funkcjonującej w środowisku zrównoważonego rozwoju. Informacja kompleksowo może być udostępniona w Gminnym Centrum Informacyjnym. Tam zapisy, tam formularze, tam wszystkie dokumenty, natomiast szkolenia będziemy starali się uruchamiać na terenie gminy Mosina, chyba że jakiś specjalistyczny sprzęt będzie wymagany, wtedy zapraszamy do naszej bazy szkoleniowej w Poznaniu. Z tego co wiem, w projekcie też jest przewidziana refundacja kosztów dojazdu, więc uczestnik tego projektu, dojeżdżając do Poznania, nie ponosi kosztów związanych z dojazdem. Warto skorzystać z propozycji zdobycia nowego zawodu i umiejętności.